Dość. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Witam w ten przepiękny styczniowy wtorek. W ten przepiękny styczniowy wtorek. Dzień dobry. Witam Łukasz, Radosław, Lewacki Bełkot. Dzień dobry, dzień dobry. Drakana, Drakana, 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Cześć, Magda z Lipska. Z którego Lipska? Z polskiego czy z niemieckiego? Dzień dobry Melunka, dzień dobry Arturo, dzień dobry Marysia Siema, dzień dobry Kapi, dzień dobry Joanna Alabaster, dzień dobry Subarzak, dzień dobry Alicja ING, dzień dobry Mości Człek, dzień dobry Aleksandra Szalkiewicz, Marcin Gajda, dzień dobry. Dzień dobry, no gratuluję Marcin tego lajka, którego wczoraj przyznałeś. Gratuluję. Teraz będziesz musiał z tym żyć. Dzień dobry Jakub Sowa, dzień dobry Pola, dzień dobry Łukasz Kucz. Pozdrawiam komunikację miejską również. Dzień dobry Birb, dzień dobry Patryk Oczadły, dzień dobry Piotr Bizoń, dzień dobry Grzegorz Burtan. Paweł Mateusz Bytner, dzień dobry, ZIN 303, dzień dobry Mariposa, dzień dobry Obywatelce, dzień dobry Andrzej Miętki, dzień dobry Aro, dzień dobry Rozbójnik Rumca, jest dzień dobry Dźwiedziu, dzień dobry Rojwak Adlozi, Izolda Kawior. Myślę, że już kiedyś zrobiłem to dokładnie w ten sam sposób. Dzień dobry Krzysiu, dzień dobry Karl Rosmanka, dzień dobry Julo. Dzień dobry Anarki Dusza, powodzenia w robieniu minigry. Dzień dobry Krzysztof Olejnik. Dzień dobry Miłosz Kazero. Dzień dobry Punkrock Polska. Dzień dobry Jachim W. Dzień dobry Jadguki. Dzień dobry Józef Niewiaromski, nie mylić z Ligiuszem Niewiadomskim. Dzień dobry Mateusz Noga. Dzień dobry Avatar Diem. Dzień dobry... Dzień dobry wszystkim, kurde. Dzień dobry w ten wesoły wtorek. Co wtorek z filmami Worek. Coś mnie tu plumka w tle. Dlaczego? 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 Słuchajcie, dzień dobry. Dzień dobry w ten przepiękny wtorek. Jest 23 stycznia, godzina 8:04. Siema Zaksoja, Wiedźma i Grzegorz Stachowiak. Siemanto. Siemanto. Słuchajcie, dzień dobry. Dzień dobry. Ja się napiję kawę i coś wam powiem. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. To debil! Czy ja wyglądałem, jakbym nie miał zęba przez kawę na wąsie? Słuchajcie, Elon Musk to debil. To jest oficjalne stanowisko
opiniotwórczego kanału o charakterze egalitarnym Gilotyna TV. Jest oficjalne. Siema Twaszkie, witam na Twitchu followersa, followerskę, followującą osobę. Słuchajcie, Onet donosi. Elon Musk o wizycie w Auschwitz-Birkenau. Gdyby istniały media społecznościowe, nie byłoby to możliwe. I słuchajcie, jakby ja pominę oczywiste komentarze. Znaczy teraz wymienię komentarze, jakie pomijam, czyli w zasadzie ich nie pomijam. Oczywiste komentarze o tym, że mamy ludobójstwo w Gazie i ono się dzieje. Czy zbrodnie wojenne w Ukrainie. Nie wiem, czy już one się kwalifikują jako ludobójstwo, bo to chyba oficjalnie jest tak, że ludobójstwo kwalifikuje się od jakiejś liczby? Nie wiem. Ja kwalifikuję, ok? Więc ludobójstwo w Ukrainie. Sama Bucza wystarczy mi za ludobójstwo. Słuchajcie, gdyby tylko istniał Twitter w latach 40., to pewien akwarelista z Austrii wiedziałby o Holokauście i nie doszłoby do tego. Słuchajcie, dodam jeszcze, że jest takie ludobójstwo, zbierz wszystkie ludobójstwa. Jest takie ludobójstwo w Birmie, w zasadzie, słuchajcie, w Mianmie, pisanej przez J. I ono się dzieje od lat. I w 2021 roku uchodźcy z Birmy, uchodźcy Rohingya, tak się nazywa lud, który pada ofiarami tego ludobójstwa, pozwali Facebook, wystosowali pozew zbiorowy w 2021 roku na 150 miliardów przeciwko Facebookowi za działania i zaniechania prowadzące do eskalacji ludobójstwa w Mianmie. Więc to chyba tyle, jeśli chodzi o to, że gdyby istniały media społecznościowe, to byłoby to niemożliwe. Anarchidusza, seria kart kolekcjonerskich do chipsów, zbierz swoje ludobójstwa. No, myślę, że tak, to było, gdybym zobaczył to na przykład w galerii sztuki, to byłoby ciekawe dzieło opisujące kondycję współczesnego świata, trochę w stylu tego obozu koncentracyjnego z klocków Lego, który był autorstwa Polaka, którego nazwiska teraz nie pamiętam. Maja Wojdyło, 5 milionów Ujgurów w chińskich obozach też by się nie zgodziło z Elonem. Też mi się tak wydaje, że mogliby się nie zgodzić, ale słuchajcie. Rozumiem, że na moje pytanie z DM-a twitterowego pozostanie tylko odczytane. Ja chyba już, Marysia, ja teraz dopiero sobie przypominam, że je odczytałem, że je widziałem. Odpowiem ci, Marysia, po streamie. Bo chyba ja wieczorem to na to patrzyłem, albo dzisiaj rano. I odczytałem i poszedłem spać dalej. Wieczorem, widzę, że wieczorem. Po 23. Więc zrobiłem to półświadomie. Półświadomie odczytałem i nie odpisałem. Powiedziałbym przepraszam, ale już się przepraszałem dużo razy. O, Zbigniew Libera, dziękuję Karol Rosmanka. Słuchajcie, Twaszkie, możesz mi tego samego linka przesłać gdzieś na jakimś privie, żebym ja go sobie zachował? Żebym ja o nim, albo wiesz co, ja go sobie tutaj wkliknę po prostu i ja go sobie zachowam. Ja go sobie zachowam o tym dawnym mistrzu. Cyk, cyk, cyk. Dobrze. Dobrze, słuchajcie. Słuchajcie, dalej w tym samym artykule na Onecie możemy przeczytać. To niezwykle smutne i tragiczne, że jedni ludzie uczynili to innym ludziom.
innym ludziom, ocenił Elon Musk, opisując swoją poniedziałkową wizytę w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Gdybyśmy mieli media społecznościowe i wolność słowa, to prawdopodobnie nie byłoby to możliwe. Kurde, gdybyśmy tylko mieli wolność słowa. Ja pierdolę. Ale słuchajcie, to nie jest koniec. Czytamy dalej. Założyciel Tesli i SpaceX oraz właściciel platformy społecznościowej X wziął udział w poniedziałek po południu w dyskusji z amerykańskim publicystą Benem Shapiro w ramach sympozjum w Krakowie na temat antysemityzmu w internecie. Wciąż nie mogę sobie wyobrazić ogromu tragedii, z którą mogłem zapoznać się w obozie Auschwitz-Birkenau. Myślę, że zajmie mi kilka dni, podkreślił na wstępie Elon Musk. Wątpię. Szczerze wątpię. Szczerze wątpię, że zajmie mu to kilka dni. Platforma X jest nastawiona na wolność słowa. Jeśli ktoś napisze nieprawdę, może na to zareagować i to skorygować. Jestem wielkim fanem notatek społeczności. Jeśli ktoś próbuje forsować fałszywą narrację, na przykład zaprzeczać istnieniu Holokaustu, może zostać natychmiast poprawiony, podkreślił Elon Musk. Elon Musk najpierw powiedział, że przetrawienie tragedii, z którą zmierzył się w Oświęcimiu, zajmie mu kilka dni, po czym, podkreślmy to, po czym zareklamował Twittera. O kurwa. Zaznaczam, że nie czytałem tego newsa onetowego, który właśnie czytam wcześniej, więc zostawiłem go sobie na potem. Wcześniej czytałem tylko nagłówek i lit i pomyślałem sobie, na streama będzie. Będzie na streama. Teraz będę tak żył, że nie będę czytał newsów w całości na portalach. Wcześniej nie czytałem ich w ogóle. Teraz będę czytał nagłówki i lidy, jak każdy człowiek. A potem będę czytał resztę na streamach, żeby móc się z nich śmiać. Taki pomysł. Uwaga, Lewacki Bełkot pyta, czy warto tworzyć konto na Twitterze. Nie! Nie warto! Nie rób tego! Po prostu tego nie rób. Nie rób tego. Dla siebie, dla swojego zdrowia tego nie rób. Po prostu. Z szacunku do swojej własnej osoby. W ogóle mało gdzie jest warto zakładać konto. Poza Fediversum. Ja kiedyś muszę wziąć się z fundacją Technologie dla Ludzi, zrobić coś, co będzie promowało Fediversum i zdrowe media społecznościowe dla ludzi. Zamiast tych komercyjnych. Mimo, że ja sam siedzę na tych komercyjnych i to będzie dla mnie też trudne. Takie połączenie tego jednego z drugim, promowanie mediów, a może to właśnie ma sens, może właśnie ma sens promować te media społecznościowe, niekomercyjne, w komercyjnych, siedząc, paradoksalnie, no nie? Może tak. Marysia mówi, że ze mną tak się nie da pogadać na Twitterze. To prawda. Jeśli chcecie ze mną pogadać, to szybciej na Discordzie. Aczkolwiek ostatnio generalnie słabo da się ze mną pogadać. Zeszły tydzień miałem jakiś ciężki. Ten chyba zapowiada się na lżejszy, więc pewnie będę łatwiej odpisywał na wiadomości różne. Miliarder dodał także, że w kręgach, w których się obraca, praktycznie nie widzi antysemityzmu. 2/3 moich znajomych to Żydzi. Przynależę do społeczności żydowskiej. Aspiruję do tego, by być Żydem. Nie słyszę antysemickich... Słuchajcie, aspiruję do tego, by być Żydem. Nie wiem jak wy, ale postanowiłem dzisiaj aspirować do tego, by być Żydem. Wszystko, tylko nie Polakiem. Czy jak będę aspirował do bycia Żydem, to mogę przestać być Polakiem? Czy są jakieś przepisy dotyczące tego? Nie słyszę antysemickich wypowiedzi podczas rozmów na kolacji. W kręgu moich znajomych byłoby to absurdalne, podkreślił Musk.
Przypominając, że uczęszczał w RPA do hebrajskiego przedszkola. Patrząc jednak na wiece zwolenników Hamasu, które miały miejsce w prawie każdym mieście na zachodzie, w tym a na elitarnych kampusach uniwersyteckich, jestem zdumiony. Na tych kampusach ludzie powinni być oświeceni, a nie szerzyć nienawiść. Byłem na uniwersytecie w Pensylwanii i pomyślałem, to niewiarygodne, opisał. No i widzicie, co się tutaj dzieje w tej wypowiedzi? Widzicie, co się tutaj dzieje w tej wypowiedzi? W tej wypowiedzi dzieje się mniej więcej to, co działo się w felietonie Bartosza Węglarczyka na Onecie. O tym, że dzisiaj wszyscy musimy być po stronie Izraela, bo to jest miarą naszego człowieczeństwa. W sensie, kurde, no to jest taki szantaż moralny, polegający na usprawiedliwianiu ludobójstwa w Gazie. Tym, że jeśli nie usprawiedliwiasz ludobójstwa w Gazie, to możesz zostać antysemitą. Wątpię, żeby wszyscy ci ludzie, o których wiecach, cudzysłów wiecach, czy manifestacjach, Elon Musk tutaj mówi, byli zwolennikami Hamasu. Myślę, że tutaj chodzi raczej właśnie o rozwadnianie dyskusji i sprowadzanie sprawy do tego, że jeśli występujesz przeciwko ludobójstwu w Gazie, to jesteś antysemitą. To jest trochę takie upraszczanie sprawy. Ono jest bardzo obecne w dyskursie publicznym. Antysemityzm jest zły i to wszyscy wiemy, więc albo jesteś antysemitą, albo nie jesteś. Jak robisz cokolwiek przeciwko państwu Izrael, czy mówisz cokolwiek przeciwko państwu Izrael, no to jesteś antysemitą. To jest trochę to rozwadnianie dyskusji, o którym ja gdzieś kiedyś wspominałem, że de facto celebryci czy influencerzy typu Tomków Lisów i Anny Marii Żukowskich, nazywając to wszystko antysemityzmem, tak naprawdę raczej przyczynią się do nastrojów antysemickich, bo jest wiele osób, które zobaczy ludobójstwo w Gazie i powie, aha, czyli to jest ten cały antysemityzm, to ja jestem antysemitą w takim razie. Oczywiście nie każdy tak zrobi, ale myślę, że opowiadając takie dyrdy małe jak tutaj Elon Musk, jak bardzo często Tomasz Lis czy Anna Maria Żukowska w Polsce, no autorytety, niestety mówimy tu o autorytetach, chcemy tego czy nie, przyczyniają się do wzrostu antysemityzmu de facto, a nie do nieantysemityzmu. Do generalnie przykładają rękę do antagonizowania ludzi na osi antysemityzm, ludobójstwo w Gazie. Znaczy na osi Izrael-Gaza de facto. Więc tak, no. To jest też to, o czym gdzieś na pewno już mówiłem w jakimś odcinku opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnym, o tym, że ludzie lubią mówić, że Auschwitz nie spadło z nieba i nie wiedzą, nie, i mają w dupie, co to znaczy. W sensie przykładają to zdanie tylko i wyłącznie do Izraela i do Żydów. Ktoś mówi, Auschwitz nie spadło z nieba, a ktoś inny słyszy tylko i wyłącznie, antysemityzm jest zły, co jest racją, a Izrael ma prawo się bronić przeciwko Gazie. Co już nie do końca musi być racją, no nie? W tym, że jakby nie widzą tych mechanizmów, które doprowadziły do tego, że Auschwitz nie spadło z nieba, kiedy wyciągniemy je z kontekstu antysemickiego i antyżydowskiego. Roller, ale na co ty liczyłeś po masku, że zobaczy obóz, powie, że to było straszne i nie możemy tego dopuścić, każdy jest równy i powinniśmy szanować wszystkich, niezależnie od narodowości czy wyznania. O, Tomasz Maleńczyk, dzięki za super czata. Dobry żubrze, w nazwisku jest I, nie U, dlatego zamiast pterodaktyla dałeś... Dlaczego zamiast pterodaktyla dałeś pteranodona? Stanowczo protestuję też przeciwko szkalowaniu jakiejkolwiek grupy pterozaurów. Czy dzisiaj będzie o palikocie? Panie, ja kończyłem maturologię, a nie dinozaurystykę. Kurde, ale przypał.
Przepraszam, przepraszam za obrażanie mniejszości pteranodońskiej na opiniotwórczym programie o charakterze egalitarnym. Ty Waszkie, dlaczego my nie oglądamy Jedziemy w Republika TV? A czy Jedziemy jest o takich rannych porach? A słuchajcie, nie mam dzisiaj na to czasu, ale muszę zrobić chyba ankietę na czaciwie i na czaciwie na YouTubsku i na czaciwie na... Muszę dać sobie tu dźwięk, bo powiadomienia mam niesłyszane, bo mam słuchawki. Właśnie, no właśnie. Słuchajcie, muszę zrobić ankietę na czaciwsku, na YouTubie i na Twitchu o tym, albo wiecie co, zrobię to po streamie na karcie społeczność. Ankietę o tym, czy chcemy jutro, bo dzisiaj już nie zdążę, czy chcielibyśmy jutro obejrzeć godzinny program, w którym rozmawiają ze sobą dwie absolutne tuzy polskiego dziennikarstwa. Dwie tuzy czy dwoje tuzów? Tuzy z aretuzy. Taki paradokument o czarodziejkach uczących się. Taka szkoła, kiedyś był paradokument szkoła, to wyobraź sobie takie tuzy z aretuzy. O dzieciństwie Yennefer, ale paradokument. Dwoje tuzów bądź dwie tuzy polskiego dziennikarstwa byśmy sobie obejrzeli. I byłaby to rozmowa, i teraz uważajcie, rozmowa Jaruzelskiej z Lisem. Jaruzelskiej z Lisem. Co o tym myślicie? No właśnie wiem, że grubo i wiem, że ostatnio wszyscy źle znieśli. Ja sam źle zniosłem, jak próbowaliśmy oglądać Bosaka u Mazurka i musiałem wyjebać komputer przez okno i teraz nadaję do was z kosmosu. Łukasz, ja też nie wiem, czy jestem na to gotowy. Więc no... argumentem za jest to, że będziemy w tym, razem. Argumentem przeciw jest to, no, że będzie to Jaruzelska z Lisem. Więc no, to jest trudny wybór. Będzie ciężko, chcemy, mówi Alicja ING. Kiedy ten wywiad? Bodajże z wczoraj. Anarkidusza, może trochę wybiórczo, ale Ośrodek Studiów Wschodnich, w sumie polecam pomyśleć o zaproszeniu ich, opowiadali, jak Rosjanie postrzegają wojnę i jak można się spodziewać. Jest różnie, ale wiesz co, oglądałem to wczoraj nawet wieczorem. Ale tak powiem ci, że jednym okiem. Najbardziej dobija, jak żołnierz mówi, że wróci na front chętnie, bo za 4 miesiące na froncie dostał 444 tysiące rubli, a w jego okręgu średnia płaca miesięczna wynosi 10-15 tysięcy rubli. To już jest kurwa szantaż. Uwaga, lewacki bełkot, mam silną psychę, oglądałem Hate Park z Korwinem, więc przejdę ten wywiad bezobjawowo. Dobra, wygląda na to, że większość chce, więc jutro zaczniemy dzień od zrobienia sobie małej krzywdy po prostu. Siema Mateusz Stępień. Dymek kontra Warzecha, kurde, też można kiedyś sobie to zrobić. Jak chcesz cierpieć, to polecam Rose Neumana. Sounds great. Zaproś masochistę? Nie mówię nie. Aczkolwiek no też jakby nie wydaje mi się, że wiesz, Alicja, każdy ma ochotę wypowiadać się na takie polityczne tematy, ale w sumie czemu nie? Czemu by nie sprawdzić? Czy taka ochota jest? Michał Tomasik, klub masochistów. Ty, no, a to może być taki ten. Siema Ewa, to byłoby takie tematyczne, no nie? Że do oglądania Jaruzelskiej z Lisem zapraszamy masochistę. Pan Krok Polska, jak słyszę Jaruzelską, to mam wrażenie, że ona żyje w innym świecie. Wiesz, że ja chyba nie słyszałem Jaruzelskiej nigdy? A na pewno nie w jakiejś takiej dłuższej formie, bo mnie tylko dochodzą newsy, z kim ona znowu robi rozmowę i to mi wystarczy. To jest
Słuchaj, gozdyra podbita do jakiegoś ekstremum. Gozdyra podbita do kwadratu. Gozdyrowanie podbite do... Gozdyra do potęgi jaruzelskiej, no nie? Tak bym to matematycznie określił. Twój ulubiony film o grupce znajomych, którzy idą do lasu i nie wracają. Katyń. Bardzo ładne, bardzo ładne, bardzo kurde ładne. Marcin Gajda. Mieciu chętnie się wypowiada na polityczne tematy, 5 minut później kasuje tweeta. Marysia, siem, będę tu, bo jadę do pracki. Powodzenia, Marysia, w drodze do pracy i w pracy. Alicja Ngiego zdra bez stacji telewizyjnej, za to z wyjebanym salonem po swoim starym komunistycznym degenerale. Twaszki, obejrzymy kiedyś kameratów z odtworzenia. Chyba to jest za dużo dla mnie, wiesz? Uwaga, Lewacki Bełkot, Żuber, czy jest możliwość zrobić odcinek z tobą koło początku lutego? Bo i tak mam sporo do montażu rzeczy z grudnia i stycznia. Myślę, że jest. Myślę, że jest. Nikt nigdy nie zrobił ze mną wywiadu. To byłby pierwszy. Piotr Bizon, Jaruzelska ma styl, jestem z wyższej kasty, więc trochę nie rozumiem, jakie macie problemy, ale tu uchylam wam okno do mojego świata. Patrzcie se. Patrzcie se, jaki mam salon po moim komunistycznym starym komuniście generale. Komunistycznym komuniście. Ja pierdolę. Być może truizm, ale dużo mówi to o naszym społeczeństwie kraju, że Jaruzelska jest konkretnie obecna w przestrzeni publicznej. To prawda. Mówi. Marysia siema. O Boże, wyobraź sobie mój wywiad z tobą, ale by było, ja mogę być lisem. Marysia, możemy tak zrobić. Ostatnio widzę, że masz bardzo dużą w sobie chęć co najmniej głosowej obecności na gilotynowych streamach i ja nie mówię nie. Ja nie mówię nie. Kiedyś Popek, ten taki śmieszny raper Popek, chłop, co sobie wydziarał wszystko. Marysia, to nie. Zrobił wywiad z samym sobą. Może kiedyś zrobię po prostu wywiad z samym sobą. I to powinien być w ogóle mój pierwszy wywiad, jakiego udzielę. Dźwiedziu pyta, czy lajki pod streamem już wlepione? I to jest to, co mi się podoba. Ta Marysia, żarcik. Teraz to taki żarcik, tekstowo żarcik. A jak zaczniemy ze sobą gadać, to odpalisz friendly fire. Ja cię wiem. Roller. Ojciec Żulczyka startował z listy KO? Tego nie wiedziałem. Ale że Żulczyk głosował na trzecią drogę? Ludzie kochali, kto to słyszał? Wywiad z samym sobą trochę brzmi jak Q&A. Trochę tak. Wywiady w formie seksu z osobą zaproszoną do wywiadu, co? Anarchidusze, a co ty wypisujesz na czacie? Brzmi pojebanie, ale wchodzę to. Oby tylko powstańców nie zapraszać. Co? Jakich powstańców? Co? Dlaczego? Co? 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 Dokładnie, nie wykluczać z powstańców. Dlaczego nie powstań... Ej, mam kawę na wąsie. Kurwa, i wygląda, jakbym nie miał zęba, jak się uśmiecham. Jakich powstań... Co? proszę nie wykluczać powstańców. Proszę nie wykluczać powstańców. To, że ludzie są w pewnym wieku, to nie znaczy, że żeby ich wykluczać z debaty publicznej. Czekajcie, ja zakładam słuchawki, bo jest już 8:30. Powstańców. Seks z powstańcami na żywo. Seks z powstańcami na żywo. W programie na żywo.
W formie seks w formie wywiadu. Nie wywiad w formie seksu z powstańcami, tylko seks w formie wywiadu. Może w ten sposób, słuchajcie. Czekajcie, bo muszę zadzwonić. Siemanko, mam już połączenie z Michałem, którego jeszcze wam nie pokazuję, a zaraz będę miał połączenie z Jackiem i wtedy wejdziemy. A tymczasem spróbuję zająć się dalszym rozważaniem. Dlaczego? Marysia, może zmienimy temat. Czekajcie sekundkę, muszę tutaj tylko ustawić sobie scenę i zaraz, Marysia, będziemy zmieniać temat, twarz, kiedy ten stream spadnie. Słuchajcie, zaraz uda nam się zmienić temat seksu z powstańcami na coś mniej dziwnego. I cyk, słuchajcie, są z nami chłopaki z frontu uczniowskiego. Są z nami Jacek Lewicki i Michał Wroński, którzy są współzałożycielami organizacji o nazwie Front Uczniowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej. Dzień dobry, uszanowanie. Słuchajcie, Front Uczniowski jest organizacją zajmującą się prawami ucznia. Czy ja dobrze kojarzę, że ta organizacja powstała w momencie, kiedy ministrem był nasz ukochany minister Czarnek? W sumie to tak, jakby to już wszystko się działo wtedy, kiedy kadencję miał minister Czarnek. Ja tak piję do tego Czarnka, bo w sumie to właśnie te czasy jego jako ministra są czasami, do których ja sam się mogę odnieść, bo miałem swojego własnego Czarnka jako uczeń, bo kiedy chodziłem do szkoły średniej, to akurat ministrem był Roman Giertych, dzisiaj wielki demokrata, ale już przechodząc bardziej do współczesności, a nie wspominania przeze mnie czasów, kiedy byłem piękny i młody. Jak powstał Front Uczniowski, skąd się w ogóle wziął i jak do tego doszło? Ewentualnie, co było takim punktem zapalnym tego, że Front Uczniowski powstał, no nie? Pewnego dnia w pięknym mieście Dąbrowa Górnicza zebrało się okoliczne szkolne lewactwo i stwierdziło, że koniec tego. A tak na serio to pracowaliśmy w takiej grupie, która zajmowała się projektem Rzecznika Praw Uczniowskich, ale miejskim na początku. To jest taki, może powiedzmy, proto-front uczniowski, zanim się faktycznie powstaliśmy jako całość. I to się później przerodziło, stwierdziliśmy, kurczę, może fajnie byłoby jednak jakąś ustawę walnąć, bo taki rzecznik miejski prawnie nie ma zbyt dobrego umocowania i to nie jest jakiś urząd faktyczny. Mhm. No i tak potem byliśmy najpierw większą grupą, potem się zwężyliśmy, potem się tyle osób, ile zostało, to zostało i później stwierdziliśmy, kurczę, wypadałoby być kimś, a nie randomami z internetu. No i powstała idea, żeby założyć taki front uczniowski w bardzo krótkim wykonaniu. Czyli czy ja dobrze rozumiem, że tutaj takim jakby waszym głównym postulatem jest właśnie powstanie funkcji czy instytucji rzecznika praw uczniowskich? Tak, właściwie to konkretnie rzeczników. Bo już dzieją się pewne ruchy ze strony ministry na przykład, żeby powołać rzeczników praw uczniowskich. Aczkolwiek my proponujemy inne rozwiązania niż te, o których się teraz mówi. Proponujemy lepsze rozwiązanie przede wszystkim. Bo w tym momencie, no w takim powiedzmy mainstreamie, myśli się albo o Rzeczniku Praw Uczniowskich jako organie centralnym, tak jak Rzecznik Praw Dziecka czy Rzecznik Praw Obywatelskich, a w ogóle to najlepiej zastępcy któregoś z tych rzeczników, albo myśli się o Rzecznikach Praw Uczniowskich jako takich organach przyłączonych do kuratoriów. Bo w tym momencie jakby opieka nad prawami uczniowskimi no istnieje teoretycznie w polskim prawie i ma się tym zajmować kuratorium, aczkolwiek no absolutnie tego nie robi. I nie podobają nam się te oba pomysły. Po pierwsze, organ centralny no nie będzie działać, bo my tu mówimy o naprawdę
no, drobnych z punktu widzenia Warszawy sprawach, chociaż jakby tragediach poszczególnych osób, no to jednak osób oddalonych od Warszawy tak daleko, że te tragedie będą po prostu niezauważalne z punktu widzenia Warszawy. No bo nie będzie rzecznik praw uczniowskich z Warszawy przyjeżdżać do Świebodzina, żeby rozwiązać problem nauczycielki, która ocenia prace domowe, a nie powinna. Lub która ocenia brak prac domowych, a nie powinna. A rzecznicy przy kuratoriach no nie będą działać, no bo już kuratoria nie działają i to nie jest tak, że jeżeli będzie tam nowy organ, to będzie to funkcjonować. Nasi rzecznicy mają być lokalniejsi, bo jeden byłby na około 100 szkół, wybierani przez młodzież, przez komisję złożoną w większości z osób z danego, powiedzmy, okręgu wyznaczonego, i to te osoby będą powoływać rzecznika. Również młodzież będzie mogła odwoływać rzecznika, wnioskować o odwołanie rzecznika, no i przede wszystkim będzie mieć kompetencje. Bo w tym momencie no, szkoły, związki zawodowe i osoby nauczycielskie są niechętne i przestraszone, by rzecznik miał rzeczywiście jakieś kompetencje interwencyjne i tak dalej, a to jest jakby potrzebne, żeby rzecznik mógł na przykład zawiesić zapisy statutu, które są nielegalne, a prawie wszystkie statuty w Polsce są nielegalne. Statuty, czyli te dokumenty regulujące, jak szkoła funkcjonuje. Żeby mógł wnioskować o wyrzucenie osoby nauczycielskiej, która jest przemocowa. Z tymi statutami to jest ciekawe. Pierwszy raz słyszę w ogóle o tym, że o w ogóle takiej kwestii, jak legalność statutów szkolnych. Możecie to rozwinąć? Jak to jest z tymi statutami? Dlaczego one są nielegalne? Okej. Okay. Statut to jest taki bardzo niski akt prawny, który nam mówi, jak będziemy funkcjonować w szkole, jak sobie jesteśmy. Tylko że statut z powodu tego, jak niskim jest aktem prawnym, tak naprawdę jest troszkę napisany już przez ustawodawcę z góry. Musi mieścić się w pewnych ramach i nie może ich w żaden sposób przekraczać. Jak tworzymy takie regulaminy, to nie ma zasady, że co nie jest zakazane, to jest dozwolone, tylko jest w sumie na odwrót, tylko to, co jest dozwolone, wolno nam robić w tym dokumencie. I niestety dużo szkół o tym zapomniało. Mimo że dyrektorzy mają różne szkolenia związane właśnie z tym, jak taki statut napisać, jak pilnować tego prawa i zmian w prawie oświatowym, jednak często jest tak po prostu, że albo ktoś o tym zapomina, albo jest uznawane to za nieznaczące, albo po prostu niektórzy uważają wprost, że mają rację, jak sobie wpiszą do statutu, że pan Michał po czasie szkolnym nie może przypadkiem chodzić w czarnej marynarce. I oni uważają, że to jest super, jak wpiszą sobie to do regulaminu szkoły. Jest po prostu dużo przepisów, które zresztą dzisiaj się unormowały jako takie charakterystyczne dla zasad szkolnych. I są w pewnym sensie tradycją kształtu statutu, a są kompletnie niezgodne z prawem. To można zobaczyć w raportach przeróżnych organizacji. Stowarzyszenie Morych Statutów, Stowarzyszenie Dopamina Lab. I to są tylko tak naprawdę losowo wybrane statuty. Bardzo ładnym przykładem, jak nie pisać statutów, są statuty szkół wysoko w rankingach perspektyw. Jak trzeba szukać statutów, które są źle napisane, to można zacząć tam. Rozumiem, że pewnie chodzi w dużym stopniu o wytyczne właśnie dotyczące ubioru, tak jak tutaj podałeś ten przykład z marynarką. Ubior, ocenianie, czasami są nawet jakieś prace społeczne wpisane w statut, co jest niedorzeczne. Typu, że nie wiem, osoby uczniowskie są szatniarzami na zmianę, czy zamiast na lekcjach to siedzą w szatni. Są takie rzeczy też. Są elementy dotyczące, zaraz Jacku, są elementy dotyczące, nie wiem, na przykład internatów, tego wszystkiego, jak to działa, też są często nie najlepiej sformułowane, więc wszędzie, w każdym dziale statutu, może poza nazwą szkoły, da się szukać błędu. Chociaż to też potrafi być źle zrobione. Jacek? Co zabawne, prace społeczne ostatnio stały się legalne w Polsce i narzucanie kary na osoby uczniowskie przez osoby dyrektorskie to jedna z ostatnich decyzji Czarnka i Ministerstwa Sprawiedliwości bodajże.
Tak, jedna z ostatnich decyzji o tym, że rzeczywiście osoba dyrektorska może nałożyć karę normalną, taką jak sąd może nakładać, na osoby uczniowskie za mniejszej wagi wykroczenia. Ale. Ale, bo to jest w ogóle śmieszne, bo żeby jakkolwiek było to zgodne z prawem, mówimy jakby już o poważniejszych rzeczach. To nie jest tak, że kara prac społecznych nadana przez osobę dyrektorską to jest kara za, tam nie wiem, za dużo jedynek, tylko to jest kara za coś, co mogłoby być już karane sądowo. Czyli no, na przykład za udzielanie alkoholu osobie nieletniej na terenie szkoły. I wcześniej od razu należałoby powiadomić sąd w takiej sprawie i teoretycznie pomysł był taki, żeby złagodzić to trochę i żeby to szkoły mogły takie mniejsze sprawy załatwiać wewnętrznie, ale całkowicie to zepsuto, ponieważ doszło do sytuacji, w której szkoła jako organ, który nie jest sądem, a tylko sądy w Polsce mogą nakładać kary, może jednak tą karę nałożyć. Karę w stylu, no, 30 godzin sprzątania korytarza na przykład. Z tym, że żeby to nie było całkowicie nielegalne i absolutnie ustaczniające do średniowiecza, to osoba uczniowska musi się zgodzić na tą karę, co jest w ogóle absurdalne. I zarówno rodzice tej osoby, jak i sama osoba muszą się zgodzić, no ale pewnie też często nie wiedzą, że muszą się na to zgodzić. Co więcej, przez to całe zamieszanie i przez to, że szkoły myślą, że prawo to jest no takie wskazówki, które są tam gdzieś na górze i możemy po nie sięgać jak nam wygodnie, a nie sięgać jak nie potrzebujemy, to czasem po prostu te kary prac społecznych nakłada się za jakieś takie przewinienia szkolne. I jakaś osoba dyrektorska może przyjść, powiedzieć, no patrz, no ja mogę nałożyć, wprawdzie kompletnie nie za to, ale o tym cię nie poinformuję. Idziesz grabić liście. Ale to fajnie, że jako społeczeństwo przyuczamy człowieka już od najmłodszego wieku, po pierwsze do jakiegoś zamordyzmu, po drugie do tego, że prawo jest niejasne i ma być niejasne i generalnie no, masz słuchać po prostu tego, kto jest wyżej i no i chyba trochę przez to później mamy społeczeństwo takie, jakie mamy, na co ja tutaj bardzo często narzekam, czyli właśnie przyzwyczajone do zamordyzmu i do tej niejasności prawa, co się ostatnio też dzieje w życiu publicznym, no nie? Ale zrobiliście mi w ogóle straszny blast from the past i flashbacki, bo właśnie przypomniało mi się, że ja w szkole średniej też miałem prace społeczne. W wakacje chyba malowałem jakieś płoty i to było raczej za rzeczy typu oceny i ocena z zachowania. Za jakieś właśnie takie bzdety i pamiętam też, że mieliśmy w ciągu roku szkolnego dyżury podczas lekcji, gdzie zawsze dwie osoby były na korytarzu, osoby uczniowskie, nie nauczycielskie, po coś, nie, trudno powiedzieć po co i rozumiem, że najprawdopodobniej już wtedy było to tak naprawdę łamaniem prawa, no nie? Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Nice. Możliwe, ale na pewno była tak, na pewno gdy szkoła kazała wam stać na korytarzu i pilnować czegoś tam, powietrza, to jednocześnie nie mogliście wychodzić do toalety, bo to byłoby niebezpieczne, bo wychodząc nikt z wami nie jest i nikt was nie pilnuje. Nice. Nice, okej. Okay. A jakimi jeszcze sprawami poza statutem i poza jakby poza dążeniem do powstania funkcji rzeczników praw uczniowskich, jakimi jeszcze rzeczami zajmuje się Front Uczniowski? Ewentualnie jakie jeszcze rzeczy są do naprawy tu i teraz z perspektywy uczniów w polskich szkołach? No, wydaje mi się, że jak większość różnych organizacji działających w obszarze edukacji, mamy jakieś swoje opinie na temat aktualnie panującego systemu i staramy się te opinie też, raczej ich nie kryjemy i staramy nawet troszkę naciskać, żeby chociaż spróbować inaczej coś zrobić w szkole. Pozwolę sobie w liczbie mnogiej powiedzieć, że raczej uważamy, że szkoła potrzebuje dosyć radykalnej demokratyzacji,
jako instytucja i że jest instytucją starą, zapyziałą, 120-letnią, a dzisiaj nie wyobrażamy sobie, nie wymienić smartfona co 3-4 lata, więc trochę mnie dziwi, że systemu edukacji nie umiemy wymienić. I każdy się trochę boi go tykać, tak raczej się podchodzi do niego z długim kijkiem i tylko tak dziabie czasami. Mhm. Wszystkie te zmiany, które były, czy usunięcie gimnazjów, czy jakieś tam zmiany w maturze i tak dalej, są bardzo kosmetyczne na ogół, jeżeli chodzi o kształt całego systemu. I po prostu dzisiaj też, przynajmniej moją motywacją w dużej mierze jest to, że dzisiaj neuronauka, neurobiologia oraz neurodydaktyka wprost mówią, że to, co stworzyliśmy jako system szkolnictwa, jest wszystko do wypierdolenia. Po prostu. No też mam takie wrażenie. Nie ma to prawa bytu. Też mam takie wrażenie, mimo że dawno w szkole nie byłem i też raczej mało znam osobiście już teraz takich osób, które w tym systemie nadal są, ale też mam wrażenie, że wszystko to trzeba by zaorać i postawić od nowa. I no tak. Jeżeli chodzi o stricte taką agendę, która gdzieś nam towarzyszy, to głównie demokratyzacja, oddanie pewnej części kontroli też nad tym, jak szkoła wygląda, jak przebiegają różne zajęcia i tak dalej do osób uczniowskich. To jest taka praktyka, którą chociażby stosuje Anna Schulz, matematyczka. Podkreślam, matematyczka, która stosuje totalnie alternatywne metody edukacji i w liceum, i naprawdę to, co ona wyczarowała z tą matmą, jest fenomenalne. A czy jest w stanie, bo jest jakaś podstawa programowa, którą musi zrealizować, tak. I ona to godzi, te alternatywne metody, czy godzi jest podstawą programową, jak godzi, no i na czym polegają te alternatywne metody, też jestem ciekaw. Dobra, podstawę programowej może później, może Jacek, okay. Bo on trochę bardziej tutaj operuje tym. Ja powiem, jak ona to godzi. Ogólnie tak, Ania Schulz wybrała sobie taką metodę działania, w której w ogóle nie ma takich ławek w rzędach i tak dalej. To ma ogólnie duże znaczenie. Siedzą sobie w grupach ludzie. Na ogół omawia na początku jakiś temat pokrótce i to jest w głównej mierze praca zespołowa. Ona sobie podchodzi, z ludźmi rozmawia. Tak bardziej na zasadzie, żeby też sami troszkę odkrywali tego, co się dzieje. I w sensie najlepiej po prostu przeczytać jej książkę. Uh-huh. Ona wydała taką książkę, Nowa Szkoła się bodajże nazywa. Jak się nazywa? Nowa Szkoła, ale nie dał sobie ręki urwać. Z tego, co wiem, wydała taką książkę. Znaczy wydała na pewno książkę, to wiem, ale nie pamiętam tytułu. Anny Schulz. Miała też... Opowiadała na pewno też o tym, jak prowadzi zajęcia w którymś z wywiadów z dr Marzeną Żywińską, budzącej się szkoły. Ja nie jestem w stanie sam opowiedzieć do końca, jak wygląda jej metoda, bo po prostu już to nie jest coś, co mi utknęło w pamięci koniecznie. Oprócz tego, że opiera się właśnie na takich podstawowych zasadach, które dzisiaj znamy z neurodydaktyki, czyli stawianie na pracę grupową, na wykorzystanie neuronów lustrzanych. Tak, Nowa Szkoła się nazywa ta książka, tylko ci przerwę. Nowa Szkoła, Anna Schulz, pisana przez C, gdyby ktoś był ciekawy. Tak, kontynuuj, proszę. Tak, ogólnie dosyć takie podstawowe, charakterystyczne zmiany zrobiła. Metoda zielonego długopisu, parę innych rzeczy, brak oceny cząstkowej. Mhm. Też można to zrobić jak najbardziej w naszym systemie prawnym. No widzisz, to jest ciekawe, bo też nie spodziewałbym się, że można tego uniknąć, no nie? To też, jak już Jacek będzie mówił o podstawie, to na pewno wspomnę o cenach. I ogólnie to jest, wydaje mi się, bo tam można też poczytać sobie, że i często Anna Schulz wspomina, że ona tak nie zaczęła, że to nie było tak, że ona zaczęła od razu z tą metodą. To jest też coś, do czego ona dorosła jako osoba nauczycielka, jak się rozwijała, jak szukała inspiracji, jak szukała sposobu, żeby te zajęcia prowadzić lepiej. Mhm. Tak samo doktor Żelińska przez długi czas była nauczycielką angielskiego chyba. I tak samo zaczęła, jak każda typowa nauczycielka angielskiego, sprawdzianik, kartkóweczka, tutaj nie umiesz słówka i tak dalej. I bardzo szybko też zmieniła tą metodę, bo zauważyła sama w swojej pracy, że to po prostu jej słabo działa, średnio działa. No i... Po prostu to są być może też kwestia tego, że są osoby nauczycielskie, które nie próbują brnąć w zaparte w jedną metodę, która daje słabe rezultaty, ale też są otwarci chociaż na
jakieś przynajmniej próby, spróbowanie zmiany czegoś. I często to po prostu okazuje się korzystne. Oddaję głos. Ja już powiedziałem, co miałem. Co do tej podstawy programowej, no to problem jest taki, że jakkolwiek jest dużo osób nauczycielskich, które tak jak nie jak pani Schulz, rzeczywiście wprowadzają jakieś alternatywne metody i nawet w szkołach pozostających bezpośrednio w systemie prowadzą, w systemie edukacji prowadzą zajęcia, które no jakby jakkolwiek wychodzą poza ten XVIII czy XIX wiek, no to podstawa programowa i te wszystkie inne mechanizmy, które są w polskim systemie edukacji, tak naprawdę niweczą tą wielką pracę, które te osoby wkładają. I prawda jest taka, że gdyby nie te wszystkie elementy wokół, które są trochę taką gilotyną na osobie nauczycielskiej, jak podstawa programowa, jak to, że jej osoby uczniowskie muszą zdać maturę, jak to, że jeżeli coś się bardzo nie spodoba, to kuratorium czy dyrekcja może reagować na to. Jakby to wszystko po prostu czyha na te alternatywne formy edukacji, no bo prawda jest taka, że jeżeli my w tym momencie wprowadzimy taką naprawdę fajną i rozwijającą demokratyczną lekcję opartą na nowoczesnych zasadach nauki i tak dalej, no to osoby uczniowskie, które chodzą na tą lekcję, nie pozdają matur, bo matury sprawdzają wiedzę z podstawy programowej, wiedzę często bardzo niepotrzebną. Jeżeli mówimy o takich fajnych, naprawdę korzystnych dla osób uczniowskich lekcjach, takich lekcjach, które rozwijają te osoby uczniowskie, no to te osoby poznają na tych lekcjach jakąś wiedzę przydatną, potrzebną i tak dalej, ale to nie jest wiedza z podstawy programowej, bo tam są często zupełnie nieprzydatne bzdury. Może na matematyce to ja się nie znam, ale jeżeli mówimy o podstawie programowej z polskiego, no to fajne lekcje z języka polskiego wykształcą na przykład umiejętność rozumienia i interpretacji i bawienia się interpretacją różnych tekstów kultury, rozmawiania na temat tekstów kultury, porównywania różnych rodzajów, na przykład gier do filmów czy gier do występów teatralnych. Ale to nie jest sprawdzane w podstawie programowej, bo po tych super lekcjach z języka polskiego osoby uczniowskie zetkną się z pytaniem na podstawie programowej, no ile lat miał Słowacki, jak był wielkim poetą. I dlatego jakby problem w systemie jest bardzo mocno taki, że osoby nauczycielskie, które są przez lata kształcone do tego, żeby uczyć, abstrahując od tego, że to kształcenie często jest jakby złe po prostu, ale jakby jeżeli osoba nauczycielska już wkłada w swoje kształcenie pedagogiczne i tak dalej, swoje jakby, swoją wiedzę, swoje umiejętności, sama się doszkala, jakby sięga po te nowoczesne metody, a nie tylko po to, co jest jej przekładane, stara wiedza na uniwersytecie jakimś pedagogicznym, i jakby wykształci się i jest specjalistką w danej dziedzinie, to ona przychodzi do szkoły, w której jest tylko długopisem do wpisywania ocen. I osoba nauczycielska nie ma żadnej podmiotowości w swojej pracy. Mimo że się kształci dosłownie przez lata, no to wszystko za nią ma robić system. Dosłownie system za nią wystawia ocenę, co jest niezgodne z prawem, ale bardzo często tak jest. System jej nakazuje uczyć konkretnych rzeczy bez żadnego dopasowania do osób, które do niej przychodzą. System jej nakazuje konkretne metody. System jej nakazuje konkretne środowisko funkcjonowania, bo na przykład ławki, dzwonek, 45-minutowe lekcje, no ta osoba po prostu może zdecydować w zakresie tego, czy wstawi ocenę zielonym czy czerwonym długopisem, co jest ważne, ale no znacznie większa powinna być ta decyzyjność w rękach osoby nauczycielskiej, a jakby to wszystko opiera się w dużej mierze, jakby dużym problemem jest ta podstawa programowa, bardzo rygorystyczna i nie dająca żadnego wyboru osobom uczniowskim i osobom nauczycielskim.
To z językiem polskim przypomina mi dwie rzeczy. Z jednej strony kolejny blast from the past, jak moja nauczycielka od polskiego właśnie bardzo często narzekała, że jest podstawa programowa i ona musi nas uczyć tego, co wcale nie wydaje jej się pożyteczne i uczyć pod linijkę jakby. A druga rzecz to jest ten eksperyment w Wyborczej, gdzie dali Szymborskiej arkusz maturalny z jej własnym wierszem do zinterpretowania i dostała trójkę. Więc tak. A słuchajcie, jakie podejmujecie już tak stricte, konkretnie działania, żeby dążyć do zmieniania tego stanu rzeczy? I jakie w ogóle macie narzędzia, żeby dążyć do tego zmiany rzeczy jako organizacja? A to proszę, Michał, mów. Znaczy, ogólnie to staramy się cały czas w miarę aktywnie, pomijając już jakąś tam aktywność mediów społecznościowych, po prostu gdzieś działać, staramy się jeździć, chodzić, mówić ludziom, ale no jest nas tylko tylu i mamy tylko taki, że tak powiem, posłuch. Czyli ilu? Ciężko, w ogóle super ciężka sprawa, żeby nawet jeżeli mamy jakiś pomysł, który jest konkretny i mamy jakieś wizje, to bardzo ciężko jest je przepchnąć czy zrealizować. I chyba prościej jest spojrzeć na rzecznika praw uczniowskich, bo to jest coś, nad czym więcej osób się może zgodzić niż nad jakimiś konkretnymi eksperymentacjami przy systemie edukacji. Przynajmniej jeszcze w innej organizacji, w której akurat ja jestem, w Stowarzyszeniu Dopamina Lab, pewnego czasu robiliśmy też szkolenia, chodziliśmy na dużo spotkań do szkół. Troszkę potem przestaliśmy mieć po drodze z różnych powodów z niektórymi osobami i dlatego tak się stało, że już rzadziej chodzimy. No ale to są takie, właśnie to jest taka bardzo, mimo że bardzo mi się to nie podoba, to jest taka praca u podstaw i przynajmniej w tej sytuacji dużo więcej nie można zrobić, a póki co przynajmniej w tej kwestii nie liczę na centralne zmiany. Nie wiem, jeszcze Jacek na pewno ma coś do dodania, bo ja tak słabo umiem to opowiadać. Tak, no tym naszym najważniejszym projektem jest jednak Rzecznik Praw Uczniowskich, bo no jakby edukacji jest potrzebna zmiana, bardzo radykalna zmiana, ale ona się będzie toczyć przez lata i powinna się toczyć przez lata, bo jakby to nie jest tak, że no cyk, ustawa w sierpniu i od września mamy nową szkołę. Ale jakby zanim ta zmiana zacznie się toczyć, no to trzeba jakby powstrzymać krzywdę, która się dzieje osobom uczniowskim w szkole. Stąd nasze skupienie się na Rzeczniku Praw Uczniowskich. I teraz jesteśmy no jakby w sytuacji, w której my i różne inne środowiska jakby zajmujące się prawami uczniowskimi mówimy o tym temacie Rzecznika Praw Uczniowskich. On w ostatnim roku stał się dosyć głośny. Proponujemy swoje projekty, my swój projekt, założenia do projektu mamy stworzone i mamy deklarację od osób parlamentarnych z Platformy Polski 2050 i Nowej Lewicy, że nasz projekt zostanie poparty i że będziemy mogli współpracować w sprawie napisania na podstawie tego projektu ustawy. A jest teraz to jakby gorący okres i ważny dlatego w temacie Rzecznika Praw Uczniowskich, no bo już nowa ministra mówi o tym temacie, już prowadzi jakieś konsultacje, więc na tym się skupia nasza praca, żeby no, zaproponować te nasze rozwiązania, które uważamy za najlepsze w tym temacie. Przede wszystkim najwięcej władzy oddające osobom uczniowskim. Tak. No ale poza tym, tak jak Michał mówił, jest nas 5 osób. Aktualnie tak. Tak. Poza tym projektem skupiamy się na jakichś takich mniejszych działaniach, które mają jakby przedstawiać albo opresyjność systemu edukacji, albo jego bezsensowność. Ostatnio na przykład i zachęcamy do wypełnienia naszej ankiety w tej sprawie, jest na naszym Facebooku, bo ostatnio prowadzimy taki happening,
w którym zadajemy 5 pytań dotyczących podstawy programowej z klasy pierwszej szkoły średniej. Zadajemy te 5 pytań osobom, które już ukończyły pierwszą klasę szkoły średniej, sprawdzając, co zapamiętali z tej pierwszej klasy. Czy są w stanie odpowiedzieć na takie naprawdę jedne z najprostszych, wyjętych z podstawy programowej zagadnień? Zazwyczaj nie. Ja na przykład nie jestem w stanie odpowiedzieć na 4 z 5, bo nie pamiętamy tego. Jakby no tak. happening ma na celu sprawdzenie udowodnienia właściwie, udowodnienie tego, że szkoła niczego nie uczy tak naprawdę i zostaje nam jakieś 5% wiedzy, które przez 12 lat nam się wpaja do głowy, to z 5% nam zostaje dopiero potem, a reszta znika i no może jest to nieefektywne. No tak. Chciałbym, ja tak rzucę liczbami, więc chciałbym, zanim ktoś nam zarzuci, nie jest badanie i nie ma prawidłowej metodologii. Okej. Okay. Jeszcze tylko szybko zrobię sprostowanie sam siebie, bo tutaj pojawił się głos na czacie, że z Szymborską to jest anegdota. Zrobiłem szybkie Google i faktycznie jest to legenda miejska z Wisławą Szymborską. Natomiast też jeszcze mam takie pytanie z czata do was. Właśnie, znaczy inaczej. Przede wszystkim to wydaje się chyba, że to jest już pewnego rodzaju sukces, jak na 5-osobową organizację, to, że wasza sprawa jest już gdzieś na poziomie, powiedzmy, rządowym wręcz, nie tylko parlamentarnym, tak mi się wydaje. I też a propos tych już bardziej dnia dzisiejszego, nie chciałbym się chyba skupiać nawet na lekcjach religii, bo to wydaje mi się, że nie jest sprawa stricte Ministerstwa Edukacji, a raczej całego rządu i podejścia państwa do kościoła. Natomiast pojawiło się tutaj na czacie takie pytanie o to, co się wydarzyło ostatnio, czyli wycofanie prac domowych, o którym się gdzieś tam głośno w mediach mówiło, że powinno nastąpić, a teraz kiedy nastąpiło, to nagle bardzo dużo ludzi na to narzeka. I pojawił się na czacie głos, że brat autora bądź autorki, niestety nie zapisałem sobie niku, miał meltdown z powodu wycofania prac domowych i stwierdził, że to będzie promować dzieci z bogatych rodzin, które stać na korki. Co myślicie o pracach domowych? I jeszcze nawet ostatnio mignęło mi gdzieś na Science Directie bardzo ładnie stytułowane: prace domowe nie przynoszą żadnych korzyści w procesie nauki. Ogólnie praca domowa może być, znaczy powinna być w kontekście takim neurodydaktycznym, jest niczym innym jak powtórzeniem tego, co już się stało. Praca domowa nie jest na ogół najczęściej zadaniem rozwojowym, w takiej formie, jaką ją zadajemy. I nie różni się dużo więcej od powtórzenia notatki z zajęć, najczęściej. W sensie w takim kontekście usystematyzowania jakiejś wiedzy. Tak jak można robić w szkole zadania, które są rozwojowe albo repetytywne, tak samo można robić z pracami domowymi. Haczyk jest taki, że z pracami domowymi jest troszkę o wiele gorzej. Troszkę o wiele gorzej, super. Bo nie jesteśmy w środowisku na ogół, w którym możemy wstać z ławki, podejść do kogoś i powiedzieć: słuchaj stary, 5 lat to studiowałeś, weź mi trochę podpowiedź, co ja tu mam zrobić. Podrzuć mi pomysł. Słuchaj, potrzebuję tu jakiegoś wsparcia, nie? To środowisko jest kompletnie inne. Znaczy, dzisiaj mamy internet, chociaż znowu powołując się na badania z niemieckiego uniwersytetu, chciałbym pamiętać, którego, mam je pobrane, Google aktualnie zanotował bardzo duży spadek jakości wyszukiwań przez generatywne AI. Tak, tak, tak. No. To jakby praca domowa w aktualnym kształcie ma nikły sens. Dosyć ciekawą konsekwencją tego zakazu, jeżeli będzie niedokładnie napisane, jest na przykład to, że nie będzie można wymagać znajomości lektur. Okej. I to jest heca, ponieważ one są w podstawie programowej, ale de facto nie można komuś kazać ich czytać w domu. No tak, ma to sens. Więc to też zależy, jak będzie to rozporządzenie napisane i co będzie zdefiniowane jako praca domowa, bo nie mamy w ogóle pojęcia jak praca domowa w prawie oświatowym. Nie ma zadania domowego, nie ma nic takiego. To jest znowu coś, co jest w szkole, jest elementem szkoły, ale nie jest nigdzie usystematyzowane. I no
Przynajmniej dla mnie ciekawiej wygląda ten zakaz. Uważam, że są większe priorytety niż to, ale cieszę się, że coś się dzieje w tym aspekcie. Nie jestem pewny, czy konieczny jest zakaz, bo już z Jackiem o tym raz rozmawialiśmy, że to może też doprowadzić do małych patologii związanych na przykład z pracami projektowymi, których nie da się skończyć czasami na zajęciach. I mówię o takich projektach raczej kreatywnych, bardziej niż projektach typu zrobię prezentację na informatykę czy dla Worka w Paint'cie. Więc to jest taki double-edged sword bardzo, ale nie jestem jakoś mocno wzruszony tym zakazem. Nie uważam, że cokolwiek się zmieni w jakości naszej edukacji póki co z samym tym zakazem. Będzie równie niska, jak jest teraz. Czyli rozumiem, że jeśli chodzi o faworyzowanie uczniów, których stać na korepetycje, to tak naprawdę oni są faworyzowani niezależnie od tego, czy będą prace domowe, czy nie będzie prac Tak. domowych, no nie? Tak, oni będą niezależnie od tego faworyzowani, ponieważ niezależnie od tego będą pisali egzaminy zewnętrzne, niezależnie od tego będą szli do szkół stresujących ludzi na pisanie egzaminów zewnętrznych najczęściej z takim trendem i niezależnie od tego będą w ogóle stali w życiu przed tym, że mogą sobie pozwolić na studiowanie na przykład na drugim końcu Polski, na wybranej, wymarzonej uczelni, czy nawet za granicą i tak dalej. To jest o wiele bardziej złożony problem niż zakaz prac domowych da większą przewagę osobom bardziej zamożnym. Ta przewaga będzie niezależnie od tego, czy mam pracę domową, czy nie. A właśnie, czy myślicie, że jest w ogóle możliwość, czy polska szkoła ma narzędzia, żeby gdzieś właśnie te szanse wyrównywać? Bo mówiliście o demokratyzacji, to jest jakby jedna sfera, w której można gdzieś tam działać, ale właśnie takie rozwarstwienie ekonomiczne i to, że faworyzowani są zawsze i tak ci, których na te korepetycje stać, etc. Czy polska szkoła może stać się bardziej równościowa pod tym względem? Ja, zanim odpowiem, to jeszcze do poprzedniego tematu. Chodzi o zakazanie obowiązkowych i ocenianych prac domowych. W związku z czym jakieś prace projektowe, które rzeczywiście mają być kreatywne, a nie tylko, no masz, zrób 30 szlaczków w zeszycie, to cię może czegoś nauczy. To rzeczywiście może doprowadzić do zakazania takich prac. A prace projektowe w stylu rzeczywiście z piątką innych osób wymyślę coś fajnego i zrobimy coś, z czego będziemy zadowoleni, i dodatkowo nie dostaniemy za to oceny, która jest no, absurdalnym feedbackiem w stosunku do naszej pracy, bo tylko nam mówi, no fajna, no tak, na czwórkę. No tak. Tak, ale abstrahując od tego, no, jakby szkoła. Co jest w niej fajne, i to chyba jedna z ostatnich rzeczy, które są fajne w systemie edukacji takim obecnym, powszechnym na świecie, no to jest to, że ona rzeczywiście ma charakter wyrównywania szans przez swoją powszechność. Jakby robi to tragicznie, tak? Ale przynajmniej robi. Jakby sytuacja, w której nie mamy powszechnej edukacji, no byłaby maksymalnie gorsza, jeżeli chodzi o wyrównywanie szans, no bo doszłoby do sytuacji, w której jakby edukacja, wykształcenie na poziomie potrafię czytać i pisać, byłoby przywilejem elit, co cofałoby nas jeszcze chyba do jakichś takich feudalnych struktur społecznych, więc bardzo daleko. Ale problem jest taki, że na edukacja w Polsce przechodzi, jakby tak mi się wydaje, że przechodzi taką stopniową deegalitaryzację, prywatyzację, bo coraz więcej elementów w polskim systemie edukacji jest prywatyzowanych. Już samo to, że stworzono system edukacji, który jest niekomfortowy, nie działa, ludzie go nie cierpią i uciekają z niego do szkół prywatnych, jeżeli mają pieniądze. Do jakichś alternatywnych form edukacji, które wymagają kapitału pieniężnego albo kapitału kulturowego, jak na przykład edukacja domowa. Samo to, że szkoły wprowadzają i pozwalają sobie na jakieś wewnętrzne formy zarabiania, jak na przykład
płatne szafki udostępniane dla osób uczniowskich. Wow, Jakby, ale w takiej tak. polskiej publicznej szkole? U nas w Dąbrowie, tak. Są Wow. takie szkoły, które robią, bo szkoły mają obowiązek każdemu osobie uczniowskiej za darmo, jako instytucja, bo edukacja jest darmowa według naszej obowiązujących Ale ustaw, praw szafka i tak nie. dalej. Nie. Miejsce na przechowanie przedmiotów mają obowiązek zapewnić. Okej. Czy tu chodzi o kurtki, książki, zeszyty, wszystko. Więc dużo szkół rozwiązuje to tak, że jeżeli przyjdzie taki gagatek, któremu się zachciało darmowej szafki, to kładą mu to na półce w szatni, obok rzeczy 30 innych osób, na tej jednej półce, jakoś Wow. zmieszczonych. A jeżeli chce mieć własną półkę, to ma zapłacić. Wow. I tyle. O tym słyszę po raz pierwszy w życiu. Wow. I to są kompletne głupoty, bo jakby te szafki i tak tam stoją, a to, że zamiast zamówić półki, które typowe szafki szkolne, gdzie taki zestaw, powiedzmy, na szkołę dla 300 uczniów, osób uczniowskich, 300 osób uczniowskich, to jest inwestycja do przełknięcia przez szkołę, nawet w czasie, transzami. Zamiast tego postawienie, bo jedno ze szkół w Dąbrowie akurat podpisała jakby umowę z prywatną firmą i de facto oni najmują te szafki od nich, by wynikało z tego, że to nawet nie są ich szafki, że zarządza tymi szafkami ta firma dalej, więc ale czyli nie zarabia też ta rozumiem. firma, a nie szkoła, tak? Oczywiście, że firma. Bo Okej. szkoła i tak musi tam płacić firmie, nie? No tak. No to. Wow. Więc i dużo takich dziwnych usług premium w szkołach się pojawia, publicznych też, nie tylko szafki. Co jeszcze? I może powiem tak, nie stricte pojawia się w szkołach, ale właśnie usługą premium są chociażby korepetycje, jeżeli o to chodzi. Do tego stopnia, że duża część osób nauczycielskich zakłada z góry, że osoby uczniowskie na jakieś zajęcie lub korepetycje będą uczęszczać. W ten sposób tak naprawdę wymazując z siebie część odpowiedzialności za proces nauczania. Lub podchodząc do sprawy na zasadzie, no i tak to będziecie robić na korepetycjach, więc ja będę robił coś innego. I to już też jest w niektórych szkołach normalna praktyka. Tak, proszę. No, korepetycje to bardzo duży element tego, jak szkoła się powoli prywatyzuje, bo zwiększa wymagania coraz bardziej, jakby zwiększa ten nawał pracy nakładany na osoby uczniowskie. I rynek korepetycji w Polsce coraz bardziej rośnie. I to nie są już tylko korepetycje, które wspierają bogate dzieci, żeby rozwijały się ponad podstawę programową, jakby, ale to już są korepetycje, które wspierają bogate dzieci, żeby w ogóle realizowały podstawę programową. No bogate to za dużo powiedziane. No po prostu takie, które mogą sobie na to pozwolić. I w praktyce to już korepetycje są powszechnością, a nie wyjątkiem, co jest jakby patologią, no bo bo dosłownie robimy mamy. pełen etap. Tak, dosłownie mamy Budynku. publiczny system edukacji, który nie realizuje tej edukacji i trzeba ją przekładać na jakieś prywatne doszkolenia. No powiem wam, że nie napawacie mnie optymizmem, jeśli chodzi o życie w Polsce w ogóle. Jeśli to już tak dobrze, wygląda. Że nie rozmawiamy o maturach. A jeszcze nie, jeszcze nie. Co z nimi, co z maturami? Matury są koroną, która jest koroną tej całej patologii, która zebrała się w związku z korepetycjami, z pracami domowymi, z podstawą programową i tak dalej, i tak dalej. Ilość wysyp ostatnio różnych kursów maturalnych, korepetycji do matury i tak dalej oraz wyjście z założenia, że nie ma nic innego ważniejszego w szkole średniej niż napisanie matury, bo de facto dla osób, które wybierają się do edukacji wyższej, do której też mam dużo niemiłych komentarzy, a sam jestem jej aktualnie uczestnikiem, nie ma dla niej ważniejszej rzeczy niż dobrze napisana matura, to stoimy w takiej sytuacji, gdzie jeżeli liceum chce być postrzegane jako dobre liceum, jeżeli technikum chce być postrzegane jako dobre technikum, to nie ma kształcić ludzi, którzy są w stanie dalej sami się uczyć, rozwijać, znać swoje pasje, znać swoje silne strony i tak dalej, tylko musi rozwijać maszynki do wypełniania arkuszów maturalnych.
I wydaje mi się, że to jest też ten trend, który tylko jest tym ostatnim gwoździem do trumny w całym tym systemie. Oczywiście system korepetytorski, czy system oparty o jakieś tam kursy maturalne i tak dalej. Po prostu korzystają z tego ludzie prywatnie, prawda? W kontekście finansowym. I jednocześnie ci, którzy mają pieniądze, żeby coś takiego skorzystać, i ci, którzy na tym zarabiają, korzystają z tej patologii systemu bardzo dobrze. I tak naprawdę te szkoły średnie zostały zredukowane do maszynek do kreowania piszących maturę. I znaczy, tyle. Akurat to wydaje mi się nie jest niczym nowym. Ja pamiętam ze swojego liceum też, że no cała edukacja była podporządkowana temu. Co też wpływa źle na... No, dzisiaj przynajmniej mamy trochę większą świadomość na ten temat, ale że wpływa to źle na jakiś taki dobrostan psychiczny, jakieś takie wywieranie presji w ten jeden dzień związany z tym jednym wydarzeniem. Zupełnie zbędnie, ale wydaje mi się, że to akurat było zawsze, no nie? Że ta edukacja jest podporządkowana maturze. Na pewno, tylko że dzisiaj mam wrażenie, ta presja nie jest nawet związana z tym, że słuchaj, musisz dobrze maturę, żeby... Tylko słuchaj, musisz napisać dobrze maturę, żebym ja był wysoko w rankingu jako dyrektor. Okay, musisz dobrze napisać maturę, bo jak nie, to cię nie przepuszczę. To cię nie dopuszczę do tej matury. Okay, musisz dobrze napisać maturę, bo jak nie napiszesz dobrze matury, to ja będę miał brązową tarczę zamiast srebrnej. No tak. O to chodzi aktualnie też. Podobnie Michał. Jest... Przepraszam. Chciałem powiedzieć, że analogicznie jest aktualnie na szkolnictwie wyższym tak naprawdę. Musisz wywalić 40 badań w tym roku, bo inaczej nam spadnie coś tam w rankingu. Nawet jeżeli to będzie totalne gówno, jakie wylejesz do internetu. Nie? No tak. I no dochodzi do tego też ta punktacja w nowych czasopismach dzięki ministrowi Czarnkowi, no nie? Punktowane czasopisma w Polsce nie powinny istnieć. Okej, okay, pewnie tak. Jacku? Dopuśćmy do głosu Jacka. Tak, bo Michał tutaj mówi o brązowych tarczach, to ja wyjaśnię, że chodzi o głośny ostatnio ranking perspektyw, czyli ranking prowadzony przez fundację, przez prywatną firmę, w każdym razie prowadzony od lat, który właściwie zlicza, no powiedzmy, dwie statystyki. Procent zdawalności matury, jakby to oceny średnie oceny z matur dla danej szkoły oraz jakieś tam wybrane oceny z olimpiad. I on co roku przyznaje szkołom złote, srebrne i brązowe tarcze, jakby zgodnie z tym, w jakie miejsce w rankingu w całej Polsce zajmą. A szkoły bardzo, bardzo chętnie chwalą się tym miejscem w rankingu, bo niestety bardzo często właściwie to jedyna porównywarka, to jedyny sposób porównywania szkół do siebie, jaki przychodzi osobom uczniowskim, a przede wszystkim ich rodzicom w momencie, w którym wybierają szkołę średnią. Poza oczywiście opiniami znajomych, to pozostaje już tylko ranking perspektyw i to, czy jakaś szkoła ma srebrną, złotą, brązową tarczę, czy które ma miejsce w rankingu, co jest niesamowicie toksyczne, bo szkoły z najwyższych miejsc w rankingu, to tak jak już Michał wielokrotnie wspominał, to są maszynki do generowania wysokich wyników. Kosztem jakby wyzysku osób uczniowskich. Bo do tych szkół przychodzą osoby uczniowskie, które będą w stanie jakby te wysokie wyniki mieć. Jeżeli już ktoś tam przyjdzie i ma niskie wyniki, to bardzo często szkoły przeprowadzają nielegalną praktykę właściwie szantażowania osób uczniowskich. Mówię bardzo często, okej, okay. Nie powiem bardzo często, nie zaryzykuję powiedzenia bardzo często. Nie wiemy jak często, wiemy, że to się zdarza, a nie wiemy jak często, bo nie ma żadnego organu, który by to badał, te naruszenia, ale na pewno się zdarzają naruszenia, które opierają się na tym, że osoba uczniowska, która ma słabe wyniki w ostatniej klasie, dostaje informację, że albo zadeklaruje niedopuszczenie, nie dojście do matury, albo zostanie oblana i nie będzie mogła pójść do matury. Właśnie po to, żeby dana nauczycielka, dana osoba nauczycielska i dana szkoła miała wysoką pozycję w rankingu.
albo często. To już się zdarza znacznie częściej na pewno i to wiemy, że bardzo często, żeby mieć szóstkę z jakiegoś przedmiotu, czy szóstkę na koniec roku, trzeba brać udział w olimpiadach. Co jest nielegalne, bo jasno wynika z rozporządzenia o ocenianiu, że ocena 6 to po prostu najwyższa z ocen szkolnych, wystawiana na podstawie wiedzy i umiejętności z podstawy programowej. I ocenianie jakichkolwiek zewnętrznych elementów, a ostatnio słyszałem historię o tym, że nauczyciel geografii wstawiał szóstkę za zrobienie sobie, za zdobycie szczytów gór w Polsce. Jeżeli się udokumentowało, że się zdobyło tam bodajże 6 szczytów najwyższych w Polsce, to wtedy miał się szóstkę z geografii. Co deklaruje z pewnością nie leży w podstawie programowej. No, raczej nie. Raczej nie. Ja się tak uśmiecham trochę, jak to wszystko słyszę, bo sam się tu niedawno jeszcze w porankach śmiałem z przytaczania filmów Barei i z tego, jak ludzie mówią, że Barei jest ponadczasowy. Ale jak mówicie mi tutaj o srebrnych i złotych tarczach, to od razu mi się przypomina scena, w której WZ-ka do kawy jest obowiązkowa, bo bijemy się o złotą patelnię. No, słuchajcie, potrzebuję, żebyście powiedzieli mi coś optymistycznego o polskiej szkole albo o perspektywach związanych z przyszłością polskiej szkoły. Wiem, że to może Dobra. Być trudne. Nie, ja myślę, że wcale nie jest takie trudne, bo po pierwsze, szczególnie ostatnio wydaje mi się, dosyć aktywne stały się organizacje związane z Przepraszam, taką przepraszam. pracą. Przepraszam, zacytuję tylko komentarz z czata. Ja walczyłem pod Grunwaldem na szóstkę z historii. Proszę Że dalej. zaczynają się coraz bardziej aktywnie w różnych organizacjach zrzeszać się, aby coś zmieniać w tej szkole. To jest taki pozytywny aspekt. Po drugie, widzę, że przynajmniej aktualny polityczny klimat jest troszkę bardziej sprzyjający zmianom niż połączenie Czarnka i Pawlaka na dwóch ważnych urzędach związanych ze szkołą. W ogóle ciekawostka, pierwszym urzędem w Polsce, który zalecił powołanie rzeczniowskich był RPD pod przewodnictwem Mikołaja Pawlaka. O proszę. Co ciekawe. Czy postulował, żeby rzecznikiem praw uczniowskich był lokalny proboszcz? Nie. Nie, postulował, że mają powstać takie dodatkowe urzędy. Tylko jedno kuratorium z 16 zdecydowało się na to. No w ogóle, że rozmawiamy o tym też już nie tylko na takim streamie, ale też w dużych mediach to się pojawia. Pojawiają się prace domowe, podstawa programowa, wraca rozmowa o edukacji. Wydaje mi się, że jesteśmy na drodze zmiany czegoś. Może nie radykalnej, ale być może jeszcze dożyje jakiejś fajnej zmiany w szkolnictwie, kto wie. No, ja bardzo pozytywnie patrzę na przyszłość z tego też powodu, że znaczy da się gorzej, oj, da się o wiele gorzej, nie mówię, że nie, ale wydaje mi się, że już nikt nie ma, że może już w Polsce się skończyły pomysły, co gorszego możemy zrobić, żeby jeszcze gorzej było. No, tak A jak ja nie będę nikomu takich podsuwał, no, ale są. Tak jak mówiłem też, no sam fakt, że jesteście ze swoim tematem na tym szczeblu parlamentarno-rządowym, to już jest jakiś taki chyba, no jakaś taka jaskółka, że chociażby właśnie tych rzeczników praw uczniowskich da się powołać do życia w ciągu najbliższej, nie wiem, kadencji, dwóch kadencji. Czy byście nie przesadzali z optymizmem w tej kwestii? Mamy na to nadzieję. Jakby gdy zaczynaliśmy pracę nad Rzecznikiem Praw Uczniowskich, to wydawało nam się, że to będzie długo, długo i mozolnie, ale no jakoś tak się składa. Losowe sytuacje składają się na to, że rzeczywiście to idzie z jakimś sukcesem. I to, co mówi Michał, rzeczywiście jakby Rzecznik Praw Uczniowskich od jakiegoś czasu jest głośnym tematem. I generalnie prawa uczniowskie są głośnym tematem. Jakby sama popularność Stowarzyszenia Umarłych Statutów na to wskazuje. Bo to jest już organizacja szerzej znana.
co wcześniej nie zdarzało się jakby innym organizacjom, które już działały i już robiły podobne rzeczy. Więc wydaje mi się, że no jakby w momencie, w którym przychodzi ministra i mówi, pracujemy nad rzecznikiem, to jakiś może powstać w tej kadencji. No pytanie jaki, czy funkcjonujący, bo to nie byłaby za dobra sytuacja, gdyby powstał rzecznik, ale rzecznik jako organ niedziałający, nie mający kompetencji na przykład na tym poziomie kuratoriów, Ale no bo wtedy chwila. mamy Najpierw sytuację, w której mówicie, że władza podstawa właśnie ogranicza wprowadziła zmianę, nauczycieli, no to a nie teraz wycofa lecą się z niej po przykłady pół roku patologii, gdy zamienia nauczycieli jazdę się na nie coś trzymają. lepszego. To wolność czy jasne ramy? Więc takie istnieje tutaj zagrożenie. Ale wydaje mi się, że jakieś zmiany w tym temacie mogą się pojawić już, bo to, co Michał powiedział o tym, że rzeczywiście wkurzenie na system edukacji i ta powszechna świadomość, że to jest po prostu absurdalne i niedziałające, jest coraz powszechniejsze. Mam tutaj pytanie z czata, które brzmi, cytuję, ale chwila. Najpierw mówicie, że podstawa ogranicza nauczycieli, a teraz lecą przykłady patologii, gdy jej się nie trzymają. To wolność czy jasne ramy? No, jedno i drugie. To znaczy, po pierwsze, szkoła powinna się opierać w głównej mierze, według mnie, na relacji osoby nauczycielskiej z osobami uczniowskimi, ale relacji równościowej. Tej relacji w tym momencie w żaden sposób nie ma. I jeżeli istnieje gdzieś, to w jakichś naprawdę marginalnych sytuacjach, w której naprawdę osoby nauczycielskie bardzo, bardzo mocno się o to starają i jakby są naprawdę świadome i ale takich sytuacji nie ma za wiele, bo jakby relacja osób nauczycielskich z osobami uczniowskimi opiera się na tym, że jest relacją nierównościową. I wszyscy jakby mamy powszechne przekonanie, że to musi być sytuacja nierówności, no związana chociażby z tym, że osoba nauczycielska w powszechnej świadomości ma po prostu wystawiać oceny i wstawiać te jedynki. Oceniać, krytykować, doprowadzać do porządku, wychowywać, może już nie bić, ale przynajmniej atakować psychicznie. I to jest jakby taka powszechna i świadomość, jak ma wyglądać ta relacja i ten zawód, ale też, no niestety, w wielu, wielu szkołach po prostu rzeczywistość. No i jeżeli będzie taka sytuacja, no to absolutnie tak nie może być. Ta relacja musi być równościowa, a jeżeli dochodzi do. A więc taka, w której jakby wszystko, co się dzieje między osobami uczniowskimi w danej klasie, a osobą nauczycielską jest konsensualne, my się zgadzamy na jakąś formę jakby oceniania, ustalamy, jaka to będzie forma oceniania, na przykład feedback co miesiąc, czy coś takiego. My traktujemy się z szacunkiem i równością, czyli na przykład, no nie mówimy nie mówimy do siebie, ja do osoby nauczycielskiej, szanowna pani wielmożna profesor, a ona do mnie Jacku albo Lewicki, tylko traktujemy się no jakby jak równe strony naszego dążenia do edukacji. No a jeżeli dochodzi do jakby jakichś problemów i łamania praw uczniowskich, no to już musi interweniować właśnie organ taki jak Rzecznik Praw Uczniowskich z zewnątrz i reagować na tą opresję. Więc jednocześnie osoby nauczycielskie powinny mieć więcej, znacznie więcej wolności w tym nauczaniu, ale z drugiej strony w przypadku patologii znacznie częściej trzeba by było reagować. Bo teraz system edukacji polega na tym, że w temacie oceniania osoby nauczycielskie są skrępowane w 90%, a w temacie nieprzestrzegania praw uczniowskich są wolne, swobodne, mogą robić co chcą. Ja też pozwolę sobie tutaj dopowiedzieć, bo wydaje mi się, że to pytanie też padło trochę w tym momencie, jak mówiliście na przykład o tych dodatkowych wymaganiach na ocenę 6, że tam trzeba być na olimpiadzie albo zdobywać szczyty górskie.
No to wydaje mi się, że tutaj to nie jest patologia nietrzymania się programu, tylko po prostu wystawiania oceny na podstawie czegoś, co gdzieś tam występuje na zewnątrz, a nie w samej szkole, no nie? Ja jeszcze może troszkę inną odpowiedź zaproponuję na to pytanie i troszkę krótszą. Jeżeli tworzymy ramy, w ramach których mamy pracować w systemie, to nie jesteśmy nigdy aktualnie, wydaje mi się, z powodu tego, jak wygląda podstawa programowa i cała szkoła, nie jesteśmy w stanie stworzyć takiej ramy, która obejmie tą podstawę programową całą. Nigdy. Nie ma takiego czasu i nie ma takiego miejsca, żeby zrealizować całą podstawę programową. I bo to podstawa programowa jest napisana co do minuty. Nie może przepaść minuta zajęć, żeby została zrealizowana. I tak to jest na styk. I to jest bardzo ciasno. I nie da się stworzyć takiej ramy, w której i nauczyciel jednocześnie ma czas, żeby zwolnić, żeby coś wytłumaczyć, żeby porozmawiać, żeby stworzyć relacje. Więc tutaj już narasta nam pierwsza patologia. No i druga jest taka, że skoro ta rama nie mieści podstawy programowej często, no to trzeba coś czymś to zastąpić, prawda? Bo podstawa dalej jest. Ludzie będą pisali maturę, egzamin ósmoklasisty. Ola Boga, moje dziecko do szkoły musi iść dobrej. No i bardzo szybko się kroją. Te patologie poza szkołą. One wypływają po prostu. Każdy był w szkole, jest w szkole albo będzie w szkole i te patologie zawsze będą w życiu naszym obecnym w jakiś sposób. No tak jak mówiłem, że to są pewne postawy, których się uczymy w tym momencie w takim wieku formacyjnym i one później właśnie rozlewają się na całe społeczeństwo. No właśnie ta jakaś taka hierarchiczność, to przywiązanie do tego, że prawo ma być niejasne, że jak ktoś gdzieś tam stoi nade mną, to ja po prostu mam go posłuchać dla swojego własnego dobra i tak dalej. Tutaj też padło takie zdanie na czacie, że dobra podstawa programowa jest przydatna. I wydaje mi się, że trochę właśnie o to chodzi. To są dwa słowa klucz. Dobra i przydatna, a nie absolutnie realizowana od linijki. Ona może być jakimś takim, jakąś taką wskazówką, drogowskazem, no nie? Ona nawet nie musiałaby być stricte wskazówką. Ona mogłaby dalej funkcjonować tak, jak funkcjonuje teraz. Tylko musi pozostawić przestrzeń. Tam musi być po prostu blank space podpisane tylko dla osoby nauczycielskiej. Mhm. To po pierwsze. Czyli musi być tyle miejsca w ogóle w niej. A wydaje mi się, że akurat nasza podstawa jest spokojnie, można sobie powycinać parę fragmentów bez dużej straty merytorycznej. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na taki mały szczegół, że często osoby nauczycielskie realizują podręcznik, zgodnie z podręcznikiem. Mhm. Podręczniki mają często tendencje, szczególnie z pewnych wydawnictw, ale nie będę ich wymieniał, może no z tych jednych najpopularniejszych najczęściej, mają tendencję do mienia o wiele większej zawartości, niż jest wymagane w podstawie. Okej. Okay. To jest taka charakterystyka szczególnie podręczników do nauk ścisłych z tych wydawnictw. I w momencie, w którym osoby nauczycielskie faktycznie realizują coś zgodnie z podręcznikiem, to jeszcze są podstawy. Tak naprawdę coś ponad tą podstawę. I to jest też coś, na co warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę w tym momencie w szkole jest jeden towar, którego nam brakuje szczególnie, jest to czas. Mm-hmm. Bo nie ma czasu na relacje, nie ma czasu na rozwój, jest tylko czas na wkuwanie najczęściej. Nie ma jakiegoś czasu na kreatywne zajawki, bo trzeba odpiąć swoje 42 godziny czasami nawet w tygodniu zajęć, jak się ma to nieszczęście. To jest więcej niż etat typowy. Trzeba po prostu, i tego czasu nie ma. Jak nie ma czasu, to i tak nie ma sensu mówić jakichkolwiek poza tym zmianach. Nie? Plus zakładam jeszcze, tak mi się wydaje, że nakłada się na to pewnie to, że klasy są za duże. Też tu padło takie zdanie na czacie, że trudno budować relacje, jak masz ponad 20 osób, no nie? To jest możliwe. Znowu mógłbym wrócić do przykładu Ani Schulz. To nie jest tak, że się nie da, tylko wymaga to najczęściej bardzo dużo pracy. I zawsze będzie dawało to gorsze jakościowo wyniki, no bo jednak to jest 30 parę osób. Mhm. Nie jesteś w stanie z każdym porozmawiać zawsze, każdemu dać tyle czasu, ile potrzebuje, bo wiesz, że jeszcze tam stoi 34 kolejne osoby, które też mogą potrzebować twojej pomocy, tak? Jest osobą nauczycielską. I na pewno bardzo miłym rozwiązaniem było rozmiarów klas, ale to by prawdopodobnie wymagało znowu troszkę
przetasowania w tym, jak budujemy naszą no szkołę. No i pewnie większych podwyżek dla nauczycieli, żeby było ich po prostu więcej, no nie? To przy okazji w ogóle więcej osób nauczycielskich, dlatego że jeżeli nie chcemy pracować w systemie zmianowym w szkole i do tego chcemy mieć mniejsze klasy, to po pierwsze musimy zacząć inwestować w lokalne szkolnictwo, bo aktualnie, szczególnie jeżeli chodzi o szkoły średnie, to góruje dojeżdżanie do najbliższego, większego miasta. Więc te duże klasy się też z tego powodu tworzą, że ludzie z całej okolicy obwarzanka dużego miasta przyjeżdżają tam i nagle mają 400-osobowe klasy. Bo nie ma, albo nie ma opcji lokalnej, albo opcja lokalna jest po prostu nieatrakcyjna. No a po drugie, nawet jeżeli po prostu nie mamy takiej kadry. Do dzisiaj w Warszawie szczególnie, bo Warszawa jest drugim miastem, a nauczyciele no, zarabiali jak zarabiali i dalej zarabiają. Były często w szkołach, w liceach problemy. Nie było zajęć fizyki, bo nie miał kto ich prowadzić. Nie było zajęć z matmy, bo nie miał kto ich prowadzić. Bo po prostu nauczycielom nie stać ich na uczenie i mieszkanie w Warszawie. Tak? No tak. A po co mają dojeżdżać godzinę czy dwie do roboty? Jak mogą pracować w szkole obok, w mniejszej miejscowości, prawda? Więc to jest, mam wrażenie w ogóle, że cały problem z nierównościami w szkole i z częścią patologii jest bardzo mocno związany po prostu z tym, jak jesteśmy miejsko-centryczni w Polsce dosyć mocno. Szczególnie warszawocentryczni i tak naprawdę rozwiązanie części tych problemów związanych na przykład z mieszkalnictwem, z akademikami, no to już może wyższe. Ale z mieszkalnictwem, z inwestycją w Polskę lokalną i tak dalej, mogłoby rozwiązać dużo problemów szkolnictwa w ogóle. Jest jeszcze takie pytanie z czata, już tak zmierzając powoli do końca naszej rozmowy. Co sądzicie o edukacji równościowej i czy to jest coś, czego brakuje w polskiej szkole i czy by się przydało jako coś takiego kształtującego postawy? Czy chodzi o lekcjach o równości? Chodzi o równości? Myślę, że może chodzić o to. Generalnie pytanie brzmi, bo ja je trochę rozbudowałem. Czy edukacja równościowa w szkole się przyda? Nie. Równościowa edukacja. Inaczej. Nie przydadzą się lekcje o równości. Mhm. Przyda się równość w edukacji. Okay. To znaczy, jakby niesamowicie ważnym jest i jedną z podstawowych rzeczy, które osoby uczniowskie powinny wynieść ze swojej szkoły, to jest szacunek dla innych ludzi i szacunek dla mniejszości i tak dalej. Jakby uważam, że znacznie bardziej niż ile jest powłok w atomie, ważnym jest, żeby osoba uczniowska wychodziła ze szkoły z szacunkiem do osób transpłciowych na przykład. Jak najbardziej. Szacunkiem do osób, kropka, pozwolę sobie na to zdanie. Ale, tak, czyli rozumiem, że chodzi wam trochę o to, że zamiast robić lekcje, na których będziemy mówili, należy szanować osoby transpłciowe, to powinniśmy po prostu kształtować postawy jako szacunek do ludzi generalnie, tak? Dokładnie, to musi być w ogóle, to powinno być zintegrowane po prostu w normalny skład zajęć. Jakby tu nie ma powodu, uważam, żeby tworzyć osobne zajęcia, kiedy to jest kwestia po pierwsze kreowania postaw, które się dzieją na wszystkich zajęciach, kreowania odpowiedzialnych, szanujących relacji opartych na szacunku. I tak naprawdę w takim procesie, gdzie to jest dosyć mocno zintegrowane po prostu w naszą relację na linii osoba-uczniowska, czy osoba-uczniowska-osoba-uczniowska i tak dalej, i w każdą stronę, no to te zajęcia bardzo szybko stają się po prostu obsolete, nie będą służyły niczemu, a na pewno nie będą służyły też dlatego, że już mamy przesyt. Mamy tych zajęć szkolnych po prostu dużo, bardzo dużo. Nie bez powodu jesteśmy w rankingach może nie aż tak lubianego przeze mnie testu PISA w kontekście zadowolenia ze szkoły 5 od końca w tym rankingu. Po prostu tej pracy mamy bardzo dużo za relatywnie. I kolejne, możemy dołożyć sobie edukację ekonomiczną, edukację równościową, edukację demokratyczną i mieć 60 godzin w tygodniu zajęć, tylko to już przestaje mieć sens. To musi być zintegrowane w to, jak w ogóle w szkole funkcjonujemy, dlatego potrzebna jest też demokratyzacja.
samej instytucji. Jasne. Tak, jakby problem jest taki, że sama szkoła jest wybitnie hierarchiczna. Hierarchiczna, tak, okrutna w stosunku do wszystkich odmienności, Boże, odmienności, bardzo brzydko brzmi, do wszystkich osób, które funkcjonują niż inaczej niż cis, hetero, biała norma i tak dalej. Jakby, no wszystko jakby związane z tym, że kolorowe włosy i paznokcie u mężczyzny w szkole to już jest po prostu jakiś wielkomiejski bunt. I w większości szkół jest to coś, za co rzeczywiście danej osobie mogłaby się dziać krzywda. Jakby problem jest taki, że jeżeli byśmy rzeczywiście wprowadzili lekcje na temat równości do szkoły, to po pierwsze byłyby ignorowane, bo tak jak tłumaczył Michał, my mamy za dużo materiału i wszystko, co nie jest potrzebne do matury, jest przez osoby uczniowskie i przez osoby nauczycielskie ignorowane i wyrzucane, bo nie ma na to siły. No to jeszcze jakby ja bym bardzo się bał takich lekcji na temat równości w szkole, bo mogłaby je prowadzić nauczycielka, która na co dzień używa deadname'ów na przykład. Nauczycielka, która w ogóle jest transfobiczna albo całkowicie nieuświadomiona w temacie i przychodzi i mówi no jakieś takie... jakieś banały albo w ogóle coś, co jest krzywdzące i nawet tego nie zauważa. To byłoby powszechnością w szkołach, bo to, co trzeba zrobić, to nauczyć osoby nauczycielskie i wykształcić w systemie właśnie mechanizmy szacunku do wszystkich innych, do wszystkich osób, a nie jakieś lekcje. Jasne. Jasne. No dobrze, dobrze. Myślę, że powoli zmierzamy do końca tej rozmowy. Czy jest jeszcze coś, na co chcielibyście zwrócić uwagę, a o co was nie zapytałem? Może pozdrowić rząd, ministerstwo, były rząd, były ministerstwo, przyszły rząd, przyszłe ministerstwo. Ja pozdrawiam każdego, kto kiedykolwiek podniesie tekę ministra edukacji i chciałbym, żeby ta osoba wiedziała, że ja patrzę i ja widzę. No, myślę, że wszyscy powinniśmy, bo faktycznie chyba łatwo zapominamy trochę o tym, jak duży wpływ ta sfera naszego życia ma, no tak naprawdę na wszystko, na kształt naszego późniejszego społeczeństwa, a jest no chociażby niedofinansowana, a to tylko jeden z problemów i być może wcale nie najważniejszy, który trzeba by zmienić. No dobrze, udało wam się na pewno nie zostawić mnie w jakimś takim defetystycznym stanie odnośnie polskiej edukacji, co postrzegam za wasz sukces zdecydowanie. Także słuchajcie, dziękuję wam za udział i za rozmowę i za odpowiedzi na moje, nasze pytania. I do zobaczenia. Dziękuję. Jednym słowem. Jeżeli kogoś by interesowało, co to fundacja, o której Jacek wspomniał z perspektyw, to nie fundacja tyle, co warto sobie zerknąć na wydawnictwo Elsevier i może obejrzeć sobie materiał Krzysztofa Maja o nim, jak wykreowali szczególnie akademicki ranking perspektyw na promujące po prostu wydawanie, promujące uczelnie, które wydają badania konkretnie w czasopismach Elsevier, a nie widzę. Okej. Okay. Jakbyście podrzucili mi na priwa, parę linków generalnie, to ja się potem nimi podzielę po prostu w socialach gilotynowych, jasne. No nie? Ja dobrze. To Jacek może się tym bardziej zajmie, bo ja tu muszę iść biechem i się uczyć. Jasne, powodzenia. Jasne. To dziękuję wam raz jeszcze i najlepszego i udanego tygodnia życzę. Też bardzo dziękuję. Dzięki Elo. Za zaproszenie. Systemu edukacji. Elo. Hej. No i tak, kochani moi mili. Kurczę, no powiem wam, że o, mam flashback z dzieciństwa kolejny. Ja słuchajcie, miałem rosyjski w szkole, no nie? Miałem angielski i rosyjski. I kurczę, przypomniała mi się moja pani z rosyjskiego.
Ja do liceum miałem bardzo dobre oceny z rosyjskiego. Piąteczki i szósteczki, no nie? W podstawówce rosyjski piąteczki, szósteczki. W gimnazjum rosyjski piąteczki, szósteczki. Cyk, 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 pyk, pyk, pyk. Piąteczki, szósteczki. A potem poszedłem do liceum. Potem poszedłem do liceum i miałem panią na rosyjskim, której prowadzenie zajęć, a i ogólnie w liceum już miałem dwójeczki i trójeczki. I moja pani od rosyjskiego w liceum prowadziła zajęcia tak, że przez pierwsze pół lekcji było sprawdzanie pracy domowej, a przez kolejne pół lekcji było zadawanie pracy domowej. I tak wyglądał nasz system nauki rosyjskiego. Było super, kurwa, było super. Także tak, no. No myślę, że pewne rzeczy się nie zmieniły, czyli to trzymanie się podstawy programowej i podporządkowanie wszystkiego maturze. Natomiast no, niektóre rzeczy mnie zszokowały. Niektóre rzeczy mnie zszokowały. U mnie rozumu nie, potem już to ja sowiet. Rozuma chyba powinno być. U mnie rozuma nie, potem już to ja sowiet. Czy tak, w liceum walczyłem z imperium wrogim, no. I natomiast, kurde, natomiast robienie ze szkoły pay to win, to jest grube. To jest grube. To jest dla mnie absolutne nowum. Bo pewne rzeczy, które były dla mnie nowym, były tylko jakby przedłużeniem tych tendencji, które już ja widziałem będąc w szkole. Ale kurwa, szkoła pay to win z płaceniem za szafki albo z zakładaniem z góry, że części rzeczy i tak sobie opanujesz na korepetycjach Inara. Wow. To jest kurwa tłuste. To jest kurwa tłuste. To jest kurwa tłuste. Dobrze, kochani. Będziemy powoli kończyć. Będziemy powoli kończyć. Będziemy powoli kończyć. Nie wiem, jaki komentarz. Nie wiem, jaki komentarz. Jaki komentarz wam zadać jako pracę domową? Jako pracę domową, którą jutro będziemy sprawdzać. I będę odnotowywał, kto odrobił pracę domową i zostawił komentarz, kto odnowił, zostawił komentarz inny. I wtedy będziemy zaznaczali, czy zgodny z podstawą programową, czy nie. A kto nie zostawił, ten będzie dostawał minus do dziennika, kurwa. Anarki, gratuluję. Nie wiem, czym jest opiniowanie trans online, ale gratuluję. Skoro się tym chwalisz, to znaczy, że czymś dobrym. Nie wiem, jaki komentarz wymyśleć do napisania jako zadanie domowe. Jakiś szkolny by się przydał. Jakiś szkolny albo ilonomuskowy. Ilonomuskowy, bo na początku był Musk. Kurde, no. Bez kitu. Dlaczego nie jesteśmy jako społeczeństwo w stanie pamiętać o tym, że kurwa, że to, co dzieje się w szkole, później emanuje na to, jakim społeczeństwem jesteśmy? Dlaczego o tym nie pamiętamy? Dlaczego? Dlaczego wprowadzamy korporacje do szkół? Jak ostatnio ten poseł, ten wytatuowany, ten od świecowania uszu. Józef Aciuk, który wrzucał zdjęcie z plakietką Google'a, że był na jakimś Google'owym evencie o tym, że Google będzie teraz prowadziło edukację cyfrową w szkołach. Tak jakbyśmy potrzebowali, tak jakbyśmy próbowali przyzwyczajać dziecko do funkcjonowania z korporacją Google w tle. Zamiast uczyć dzieci na przykład jakiegoś zdrowego podejścia do internetu. I kurde, gdyby Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji postawiło na rzetelną edukację w zakresie cyfryzacji, no to przecież byśmy mogli żyć w dużo lepszym kraju za 20 lat. Kurwa.
Czy tak będzie? No nie będzie. Nie będzie. Czarnkowi i Ordo Iurisy pamiętają o tym żubrze. No dokładnie. U nas Czarnkowi i Ordo Iurisy, a w innych krajach korporacje, które wchodzą do właśnie do szkół i do i no i robią właśnie to, co stara się u nas robić Google poprzez Józefa Ciuka, no nie? Wchodzić do publicznej edukacji. To chyba to było No Logo Naomi Klein, gdzie pisała właśnie o tym, jak korporacje wchodzą do szkół i stają się przezroczyste. Jak korporacje przejmują generalnie przestrzeń publiczną, w tym szkoły. Ech, kurwa, Mateusz Skupień, komentarz, zadanie z WF-u. Komentarz, lekcja, temat, dwukropek. Polacy kochają, kiedy srają się do ryja. Taki temat lekcji. No faktycznie, jesteśmy od dzieciństwa tresowani w hierarchiczności i w niejasności prawa. Józef Aciuk to ten, który z logiką ma nie po drodze. Nie wiem, czy z logiką ma nie po drodze. Na pewno ma po drodze z rejki. Z rejki i ze świecowaniem uszu. I z alternatywną medycyną. Zdejmę te słuchawki, bo mi ciepło w uszy. O, jak od razu lepiej, słuchajcie. Jak od razu lepiej, bez słuchawek. Fun fact. Amerykańskie korporacje stworzyły współczesną szkołę, mówi Jacek. Też coś mi dzwoni, że gdzieś o tym czytałem. Dobrze, słuchajcie, napiszcie mi lekcja, temat, dwukropek. Polacy kochają, kiedy srają się do ryja. To jest temat dla chłopaków i dla mnie, przede wszystkim dla mnie, ale też dla frontu uczniowskiego. Zostawcie lajka pod streamem, do chuja pana. Zostawcie lajka pod streamem, zostawcie suba, jak nie subujecie. Szerujcie temat. Dlaczego lewicowy elektorat nie ma na kogo głosować? Gosia, na moim wydziale łapał mBank, żeby założyć konto. Ty, ja pamiętam, że u mnie też. To nie jest skręt, to jest moja chusteczka do wycierania okularów. Ja pamiętam, że u mnie też, jak byliśmy przed maturą, była lekcja, gdzie przyszedł chłop z Lukas Banku i opowiadał o Lukas Banku. Normalnie, kurwa, na lekcję przyszedł chłop z Lukas Banku, no nie? Kurwa, bez skitu. To też mi się przypomniało. Blast from the past. Tak, wycieram okulary skrętem, no. Skrętem kiszek. Lubię śrubki duże. Tak, to jest na żywo autor komiksu Gilotyna Tylko Czułość. I przy tej okazji chciałbym przypomnieć, że komiks Gilotyna Tylko Czułość każdy z was może przeczytać w dowolnym momencie. Jeśli tylko zostanie patronem na platformie patreon.com/gilotyna, na platformie patronite.pl/gilotyna lub bezpośrednio na YouTubie. Więc możecie patronować i zostać czytelnikami, czytelniczkami, osobami czytelnickimi komiksu Gilotyna Tylko Czułość, będąc osobami patrońskimi kanału Gilotyna TV. Tak, możecie subować, po prostu zostawić suba na YouTubie czy zafollowować na Twitchu. Możecie łapkę w górę zostawić, to jest bardzo ważne dla algorytmów. Czytelnicze osoby, właśnie, kurwa, żubr, pało. Widzicie, w jakim stanie jest mój mózg o godzinie 10 rano po 2 godzinach streama. Subować, łapkować, to mówiłem. Link do Discorda będzie w opisie, przynajmniej na YouTubie. To też zapraszam. Szerować możecie, to jest bardzo ważne, zwłaszcza, że myślę, że dzisiaj był bardzo ważny społecznie temat na streamie i nie mówię tutaj o Elonie Musku w Polsce, tylko o edukacji i o prawach ucznia. Możecie napisać komentarz, to też jest bardzo ważne dla algorytmów, lekcja, temat, dwukropek, Polacy kochają, kiedy srają się do ryja. I co?
I co? I gówno. Do widzenia. Do widzenia. I dziękuję za obecność. To miłe, że byliście tu ze mną, z nami.